poznałam dziewczynę, porównywałyśmy sobie wyniki, miałyśmy dokładnie ten sam rodzaj nowotworu, tylko że ona odkryła go później i dzisiaj tej koleżanki nie ma z nami. Dlaczego teraz, kiedy mam wspaniały związek, pojawiło się kolejne dziecko na świecie i wszystko układa się cudownie? Moje leczenie przebiegło sprawnie. Bardzo szybko znalazłam się w szpitalu. Zostałam poddana operacji oszczędzającej pierś. Histopatologia wykazała, że jest to rak piersi potrójnie ujemny. Nowa rola mamy zmusiła mnie do tych częstszych badań. Dwa pierwsze były poprawne, dopiero trzecie. Poszłam do drugiego lekarza, który uspokoił mnie, że tak, jest to znów zastój pokarmowy. I bardziej wierzyłam temu lekarzowi. Moja historia pokazuje, że głos rozwinął się w ciągu tak naprawdę trudno nawet powiedzieć w ciągu jakiego czasu, być może nawet w ciągu miesiąca. To mógł być nawet miesiąc, moim zdaniem. Wszyscy mamy tendencję do tego, że kiedy jest dobrze, nie myślimy o tym, że może być źle. Nie ma żadnej reguły, kogo dotyczy nowotwór. Można być naprawdę przykładem zdrowego stylu życia. W swoim otoczeniu mam takie osoby, które prowadząc taki właśnie styl życia również zachorowały. Możemy sobie pomóc tylko wyłącznie częstymi badaniami. Nazywam się Ania Teodorowicz. Jestem przede wszystkim matką, żoną, babcią nawet.